Muzyk, u którego zdiagnozowano koronawirusa, opublikował w sieci zdjęcie ze szpitala. Internauci natychmiast zareagowali na jego słowa. Muzyk Krzysztof Drabikowski jest pierwszą osobą, która została zarażona koronawirusem na Podlasiu. Polski muzyk zdradził, jak wyglądała sytuacja ze zrobieniem testu i jaki jest obecnie jego stan zdrowia. Dziś w sieci pojawiło się zdjęcie ze szpitala, które spowodowało lawinę komentarzy. Polski muzyk pierwszą osobą zarażoną koronawirusem na Podlasiu zgodnie z wiadomościami, które przedstawiło Ministerstwo Zdrowia wczoraj wieczorem, potwierdził się pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem na Podlasiu. Okazuje się, że osobą zarażoną jest polski muzyk z black metalowego zespołu Batuszka. Krzysztof Drabikowski potwierdził w mediach społecznościowych, że jest zarażony. Krzysztof Drabikowski nie wie, jak mogło dojść do zarażenia. Wiadomo, że Krzysztof Drabikowski wraz z zespołem koncertował w Europie, co mogło spowodować, że został zarażony koronawirusem. Muzyk przebywa w szpitalu zakaźnym w Białymstoku, jego stan zdrowia jest stabilny. Kiedy pojawiły się u niego pierwsze symptomy, natychmiast skontaktował się z infolinią. Próbowałem dodzwonić się do nich, ale nikt nie odbierał. Była opcja, żeby można było oddzwonić, więc zostawiłem numer, ale długo nikt nie oddzwaniał. W końcu odesłano mnie do sanepidu, ci z kolei do szpitala. Szpital natomiast do numeru 112 i tak w kółko, przekazał muzyk. Test został przeprowadzony, dopiero kiedy interweniować zaczęła mama muzyka, która jest lekarzem. Jej kontakty sprawiły, że muzyk nie został odesłany z kwitkiem do domu. Muzyk publikuje zdjęcie ze szpitala w mediach społecznościowych. Muzyk zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, że ma na sobie maseczkę, a obok niego przebywa kobieta w specjalistycznym kombinezonie. Prekursor na Podlasiu XD / Stay Home, napisał muzyk. Podpis zamieszczony do zdjęcia nie przypadł do gustu internautom, którzy komentowali jego zdjęcie. Wiele osób jest oburzonych podejściem muzyka, który ich zdaniem nie bierze na poważnie sytuacji, w której się znalazł. Prekursor. Promować się w związku z koronawirusem. Tragedia, napisał jeden z komentujących. Dzisiaj grzeje, 1. Powiększyła się liczba zakażonych. Ministerstwo Zdrowia przekazało wiadomość z samego rana 2. Polski minister zarażony koronawirusem czuje się gorzej. Znamy szczegóły. Oczywiście znalazły się osoby, które życzą muzykowi szybkiego powrotu do zdrowia. Muzyk w poście zachęca, by zostać w domu. Obecnie tylko to w połączeniu z higieną może sprawić, że ryzyko zarażenia się koronawirusem będzie mniejsze. Najlepsze newsy dnia.
Źródło: Onet. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.